Reuters. Paul McCartney i Phil Mills wiedzą już, kiedy zapadnie wyrok w ich głośnej rozwodowej sprawie. Sąd ogłosi swoją decyzję 17 marca. Wcześniej, w ciągu pięciodniowych przesłuchań odbywających się za zamkniętymi drzwiami, małżonkowie nie zdołali dojść do porozumienia. Marzec będzie również niezwykle ważny dla Michaela Jacksona. Król popu może stracić swoje słynne rancho Neverland, obciążone długiem w wysokości 24 milionów dolarów. Jeśli ich nie zwróci, posiadłość zostanie sprzedana 19 marca. Jackson nie komentuje tych rewelacji. Fani Madonny poznali kilka szczegółów dotyczących mającego się niedługo ukazać albumu Gwiazdy. Płyta, która trafi do sklepów 29 kwietnia, będzie zatytułowana Hard Candy. Będzie to również ostatni album Madonny wydany pod patronatem wytwórni Warner Bros. Kontrolę nad wydawnictwami artystki przejmie na 10 lat firma Live Nation. Przesłuchanie Amy Winehouse przed norweskim sądem zostało odroczone. Przypomnijmy, że piosenkarka trafiła do aresztu w Norwegii w październiku za posiadanie narkotyków. Opuściła go po wpłaceniu kaucji, a jakiś czas potem wniosła apelację, utrzymując, że policja się pomyliła.